Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Diablo 2 Resurrected na hardkorze oczywiście. Będzie to prawdopodobnie ostatni odcinek na normalnym poziomie trudności. W tym odcinku sobie zrobimy krowy. Że się tam w przyszłych odcinkach prawdopodobnie się na ten normal na chwilę tam będziemy chcieli wrócić jeszcze, żeby sobie tam wykorzystać Charsi na przykład, czy Larzuka. Ale póki co się zapowiada na to, że to będzie ostatni przez jakiś tam dużo dłuższy czas, powiedzmy. Dobra. Przejrzę jeszcze sobie po raz ostatni przedmioty, zanim pójdziemy sobie na krowy w tym odcinku. Bo w tym odcinku będziemy chcieli tak naprawdę zrobić krowy i jakieś tam zmiany tych przedmiotów. Zobaczymy właśnie, co tam sobie zbudujemy, jeżeli chodzi o przedmioty, o umiejętności, statystyki. To wszystko będę chciał tam sobie przebudować, przerobić w tym odcinku na wizji. Więc takie ostatnie spojrzenie na 30% mniejsze wymagania to by się właśnie przydało w takiej starożytnej. Tutaj 30% mniejsze wymagania. To by było miłe. I taki właśnie procent do obrony jeszcze. 61% do obrony i wymagania minus 30% i taka zbrojka, nie? Nawet 20% mogły być mniejsze wymagania, to bym dobił te odporność, te, nie, siłę, nie odporność. Tutaj też zmniejszyli wymagania niepotrzebnie. Dobra, to co? Co ja tutaj mam? Mogę sobie w sumie ognistego golema przywołać, jak będę tam te krowy robił. Czyli idziemy do obozowiska, nie do obozowiska Łotrzys, tylko od razu na kamienne pola w zasadzie powinienem. Już za chwilkę sobie to ogarniemy. Jeszcze tę tarczkę będzie trzeba zrobić, nie? To był Ralord Tal, nie? Przysięga starożytnych. No bo żadnej innej nie chcemy raczej. Teraz gdzie mogło być to ten krąg, gdzie mógł być? No tam raczej nie. Podejrzewam, że tu gdzieś. Bo jakoś tak mało mam odkryte tej mapy. Z tego co widzę. No sama aura tego golema prawie, że daje radę to porobić. Żółty amulet. Czy to jest... Czy to jest mewa? Czy to... Dzień dobry! Dzień dobry wieczór! Jasna dupa! Mewa! Tylko czy my chcemy na krowy zakładać mewę? Bo tam białe przedmioty też fajne mogą polecieć, jakieś slotowane, jakaś zbrojka może by poleciała, taka fajna, drugopoziomowa, dwuslotowana, żeby tego taletcha już zrobić na ten koszmar. Czy mamy jakąś zbrojkę schowaną na taletcha, bo nie pamiętam. Chyba nie mamy żadnej, nie? Ale mewa, jasna dupa, mewę mamy. No szkoda, że dopiero teraz na koszmarze trochę będę się bał z tym chodzić. Ale mamy mewę. Czy chodzisz cały czas na koszmarze z mewą? Nie będziemy mieli wtedy tego plus 20 do energii i plus 1 do wszystkich umiejętności nekromanty byśmy stracili. Ale mewa jest, kurde. Fajnie. Mewa poleciała, no. Dobra, na razie zróbmy te szkielety. Potrzebuję many. Później się zastanowię. Siedmiu tylko mogłem? Dobra. Żadnych tam ożywieńców nie będę robił. Idziemy na ten do tego kręgu. No identyfikację mogę ewentualnie. Ale mewa poleciała, nie? Pierwszy właśnie mewa to jest znaczy się sztylet, ten sztylet, którego unikalna wersja to jest właśnie mewa, to nie tu. No to jest no najsłabszy sztylet w grze w zasadzie, nie? To jest pierwszy z brzegu sztylet. Więc jak najbardziej tutaj mogło to polecieć i kurde poleciało na starcie, bardzo fajnie. Lecimy tutaj. Dawaj szkielety. Portale mamy pełne? Nie mamy pełnych. Gdzie był ten krąg?
kapliczka portalu. Kapliczka nie klejnotów, tak? Tutaj jest ten portal. Mała tarcza, mała tarcza. Wilcza głowa. No, nic innego tutaj w pierwszym akcie unikalnego, takiego pierwszopoziomowego, fajnego by chyba nie mogło wypaść już, nie? No, mewa to jest chyba jedyna interesująca dla nas rzecz. Tak mi się wydaje. Wzmocnienie. I kolejne wzmocnienie. Dobrze. No zobaczymy, jak będziemy sobie z krowami radzili. Noga wirta. I lecimy odpalać. Będę tam na pewno klątwował trochę. Klątwił będę te krowy, żeby jakoś szybciej padały. I będę musiał się starać, żeby ich jakoś za dużo nie ściągać. A mając takie ilości szkieletów, no to pewnie będzie trudno, żeby mi te szkielety tam nie padały. No ale chyba nie będzie tak źle, co na tych krowach. Ciągle jeszcze oczyszczamy nasz klasztor, ale możesz tu zostać tak długo, jak tylko zechcesz. Okej. Trzy slotowe. Proszę. Nope. Dobra. Idziemy od razu, tam nie będę nic. Chociaż może tutaj różdżki przejrzymy u Akary? Dawno nie przeglądałem u niej żywienie szkieletu. Ale może będzie coś takiego taniego, fajnego pod... Chociaż, kurczę... Nie wiem, czy ja bym chciał z tą mewą chodzić, tak wiecie, non-stop? A może coś pod hel byśmy tu znaleźli jeszcze, jakieś, wiecie, ożywienie szkieletu? Jakieś tam mistrzostwo w wywadaniu szkieletami, albo w ogóle do przyzywania? Też u Drognana chyba byłoby lepiej tam popatrzeć, zwiększenie obrażeń też fajne. Zbroja z kości też przydatna, gliniany golem tam. Mniejsza o to, przydatna, ale... Nie, dobra. Bez przesady. Idziemy na te krówska. Czyli tak, a, księga portali. Trzeba kupić księgę portali. Tylko najpierw wypełnimy naszą księgę portali z wojami, bo jakbyśmy dokupili tę księgę, to ona by się chyba potrafiła z tym zastakować, by się zmarnowała, nie? Tak chyba to działało. Także wkładamy księgę, wkładamy girę. Pyk. Dobra, no to co? Wchodzimy. Trzymamy się tutaj jakiejś krawędzi. O, od razu bosior, kamienna skóra. Tam jakiś szkielet ściągnął, tam pewnie padnie zaraz. Ten szkielet sobie radzi. Ten szkielet jest potężny. Ten szkielet ich tam jedzie. Dobra, okuta kula. I co, z mewą tu chodzić? Z mewą może pochodzę, co? Pochodzę z mewą. Znaczy, mógłbym... w zasadzie tak, żeby chociaż tych magów tam mieć, powiedzmy. Chociaż tego trującego bym wymienił. O, to moje ulubione. Ale no, bym pochodził z mewą. Synkaty kostur... Zobaczymy, co się uda nam wyczaić, bo mamy już w sumie tych szans znalezienia mniejszych przedmiotów całkiem sporo, 176%. To nie jest tak mało. Nie wiem, czy na koszmarze tak chodzi, trochę się będę cykał na koszmarze, tak chyba, nie? Ale, no... Przecinający łuk, to nie... No idzie dobrze. A w ogóle czy to ma coś przydatnego? Lodowcowy grot, no to jest chyba 18 poziom, to jest eteryczny ten. Chociaż no jest żółte, no mogę sprawdzić, czy to będzie miało jakieś umiejętności 30 poziomu. Plus jeden do umiejętności czarodziejki tak ogólnie, kula ognia, zdrowie, odporność. Nawet nie głupie, jakbym grał czarodziejką pod ogień i od 22 poziomu już, nawet fajne. Nawet fajna kula. Jakbym grał pod ognistą kulę, no to, czy tam kulę ognia, fajna różdżka. Ta kula. Okuta kula.
szkielet, mi się mak popsuł. Mleko. No, trujący niestety. Rubin ze skazą. Właśnie, ametystów szukamy. Szukamy ametystów. W ogóle przejdźmy może do krawędzi mapy najpierw, zanim będę tam dookoła chodził tam po środku, to może pod samą krawędź najpierw się udajmy. Tu jest krawędź. Co, krowo, chcesz? Chcesz się bić? Myślisz, że mnie trafisz? Ja mam taką obronę. Ile masz? 23%. No, trafiła mnie raz. Dol. To jest nasza druga runka dol, nie? Jak to było z tym solem? Dwa dole to... Czy mamy powtórkę z rozrywki? Jak graliśmy kiedyś na streamie druidem, to tak prosiłem o runkę sol. Sol nie wypadła, zamiast tego wypadła właśnie chyba dol. I mogliśmy sobie stransmutować w sol. Ćwiekowana zbroja dobrej jakości. No jest taletchowa, nie? Ale... No, zdecydowanie za niska obrona. Ja bym chciał taką zbrojkę, właśnie najlepiej drugopoziomową jakąś, taką, której podstawowa obrona by wynosiła tak przynajmniej 150. A najlepiej właśnie jakby mogłaby być nawet ta pełna płytowa, co 80 siły wymaga i też właśnie taka dwuslotowa, ta letchowa. Co, chcesz się bić, krowo? Ja mam tutaj potężny sztylet. Przecież ja te krowy pojechałem. Mam potężną mewę. Nadkuszony, tu diament, korbacz. Ale też się sypią mimo wszystko te białe. Ort. Fajnie. Czy runka ort liczy się jako magiczny przedmiot w ogóle? Bo wiemy, że klejnoty to się liczą jako magiczny przedmiot. Nie wiemy. Tylko z bossa takiego typowego, z którego lecą cztery mikstury i magiczny przedmiot, to zamiast magicznego przedmiotu może wylecieć klejnot jakiś, nie? To tyle wiemy. Prymitywny gladys, czyli drugopoziomowy. Zmumifikowane trofeum. Co ty tu masz? Nic nie masz. Szkoda. Zabijać. Przydałoby się mieć tę klątwę na jakimś takim 20 poziomie, raz klikam, cała mapa w klątwie, nie? Trwa tak długo, że nie musimy się martwić, że przeminie czy coś. Od razu jest, wiadomo, co kamany. Karecenowa zbroja. No nie będę tego podnosił na sprzedaż już na tym etapie, nie chce mi się. Na koszmarach wejdziemy, to w ogóle będziemy mogli sprzedawać przedmioty już za 30 tysięcy, nie? Nie maksymalnie za 25, tylko za 30. Golem mi się prawie popsuł. Daje radę. Wilcza głowa to nieważne. Duży talizman. Trójkątna tarcza. Chociaż mamy fajną tarczę tam. To jest słabe. Jednoslotowe. Pazury. I tcheletchowe pewnie znowu. Nie tym razem. A dwa razy z rzędu się zdarzyły takie pazury trzyslotowe. Pod złośliwość, nie? Bardzo fajne słówko, nawet na koszmarze jest super. Na helu to już by się przydało coś lepszego mieć, ale na cały normal, koszmar, it, helet, super. Dzień dobry. Co to jest? Nie znam tego. To nie była identyfikacja, nieważne. Myślałem, że to był zwój identyfikacji. No skoro już otworzyłem, skorzystam. Nie pali się, bo ten odcinek i tak będzie stosunkowo krótki przez to, że robimy tylko krowy, reset, umiejętności i ostatecznie pewnie... Chociaż jak będę chciał jeszcze te przedmioty tam balansować, tam coś tego... 5000 tutaj to mało, można by sprzedać w innym akcie, no to jest gunwo warte. Tu możemy podmienić, powiedziałem. Na różdżki nie patrzymy, miksturę... Weźmy, sprawdźmy w piątym akcie na szybko, ile by to było warte. Dwa razy do lodowcowego grota u Malach. Tylko to ładowanie w tym Resurrecte to jakieś takie dłuższe jest, nie?
Pewnie nie u wszystkich się tak długo ładuje. Wiadomo, że na jakichś komputerach stacjonarnych, gamingowych, no to pewnie dużo szybciej, ale ja mam laptop. Prawie 25 tysięcy. To super sprawa. Dobra, nie chcę mi się na różki patrzeć, sorry. Mamy mewę. Jestem skłonny zaryzykować tak naprawdę i z mewą tylko i wyłącznie ten koszmar robić. No chyba, żeby coś naprawdę super poleciało. Plus 2 do umiejętności nekromanty na przykład. I mana za zabitych przeciwników. Albo plus 2 do trucizny kości i jeszcze do tego plus 2 do umiejętności nekromanty. Nie wiem, czy coś takiego mogłoby być. Pewnie nie. Pewnie za dużo wymagam. Ale no... dobra, to jest nasz czwarty unikat. Czyli mamy dwie jednoręczne buławy. Wiecie, jakbym sobie kiedyś miał grać barbarzyńcą, no to bym sobie wziął te dwie buławy prawdopodobnie w rękę i bym sobie wziął mistrzostwo we władaniu właśnie tymi buławami, żeby sobie tam skuteczność ataków zwiększać. Ale no na razie to tam nieważne. Dobra, te trzeba te... Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Starczy tej transmutacji. Teraz tak. Diamencik zostawiamy. To możemy stransmutować. I tego nie możemy. Ok, wchodzimy tutaj i mamy Orta trzeciego i mamy Dola drugiego. Tylko czy dwie runy były potrzebne, żeby... czy trzy były runy potrzebne, żeby transmutować na wyższą? Chyba trzy były, nie? Zawsze potrzebne. Czy jakoś było tak, że były trzy potrzebne runy w tych niższych, a tam od jakiegoś poziomu tylko dwie były potrzebne, już nie pamiętam. To poproszę stąd zabrać, bym chciał tutaj jednak wpłacić. Dobra. I wracamy tutaj. No może się uda jakiś drugopoziomowy unikat wyhaczyć. No fajnie by było. Mimo wszystko, na tych krówskach coś takiego przyjemniejszego jednak. Identyfikacja, złoto. Supermana może być, muszę tutaj dopełnić. Okej. Krowiego króla będzie oczywiście można zabić. Tak czy siak byśmy zabili, nawet gdyby to nie była wersja Resurrected. Bo w tej wersji podobno jest tak, że jak się tego krowiego króla zabije, no to mimo tego można znowu sobie otwierać ten portal do tego poziomu, robić go sobie po raz kolejny. Szabla żółta to nieważne. Portali mamy fulla, mamy zwój też do identyfikacji. Możemy wziąć w razie czego drugi. To tam tak tankuje? Szkielety tak tankują. Nie mogą mi trafić szkieletów. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zbroja płytowa. No można sprzedać, to ona będzie warta kilkanaście tysięcy. Tylko weźcie później znowu z tą krową. Ale w ogóle fajne iskry lecą z tego golema. Teraz dopiero zauważyłem. Nie zauważyłem wcześniej tych iskier, szczerze powiedziawszy. Teraz jak tak ten golem atakował krowę, to te iskry się tak tutaj właśnie pojawiają, jakby przy samych przeciwnikach, w których on uderza. Poginął drugopoziomowy sztylet. Może będzie drogi w sumie, sprawdzimy z ciekawości, za ile się on sprzeda. A unikalny puginał? Co on tam miał? Nie mam bladego pojęcia. Ale chyba taki przydatny dla nas jak mewa by nie był. Tam nie było czegoś z truciznami przypadkiem? Dla nekromanty właśnie pod trucizny? Ten puginał unikatowy? Czy się mylę? Czy ko... Nie no, kozik to nie. Nie. No kozik to w ogóle pierwszopoziomowy, ale ten drugopoziomowy kozik, co on tam, ja też nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. Prymitywny demoniczny pas. Szkoda, że prymitywny, szkoda, że biały. To, że demoniczny pas to akurat spoko, ale... Ale poza tym lipa. Na golennicę.
Czy to by było to, co myślę? Czy to by było to, gdyby było unikatowe? Czy to by były palce goblina? Czy tam stopy goblina to się tu nazywa? To byłby palec goblina, nie? Dawać moje armię szkieletów. No idzie dużo łatwiej niż myślałem. Kiedyś w ogóle krowy można było otwierać oczywiście po pokonaniu Diablo, jeżeli się nie miało dodatku. No to wystarczyło pokonać Diablo i wtedy się otwierało już portal do krów. Ale to czy one, czy w momencie, gdy mamy dodatek zainstalowany i trzeba koniecznie Bala pokonać, żeby się dostać do krów, czy oni na potrzebę tego te krowy jakoś wzmacniali później, to nie mam bladego pojęcia. Czy one dalej są takie słabe, jakie były w momencie, gdy się powiedzmy tutaj wchodziło z poziomem tam 29, jakoś 30 może w pokonaniu Diablo. Czy jednak wzmocnili. To jest w ogóle już ta zagroda Krowiego Króla. Że za chwilkę ten bosior tam gdzieś przyjdzie. Jakbym miał troszeczkę więcej tych punktów, te szkielety, wszystko tam by bardziej wymaksowane. Nie miałbym tych magów, tylko same szkielety. To byłbym nawet mógł przykozaczyć i tak pościągać więcej tych krów jednocześnie. A jak będziemy na koszmarze te krowy robili z tą trującą Nova, to coś mi się wydaje, że to będzie dosyć przyjemne. I proste też, mam nadzieję. I zastanawiam się też, czy nie wziąć sobie tak naprawdę każdej klątwy, jaka istnieje. Znaczy, może nie każda, jaką istnieje. Ale wiecie, no chciałbym mieć zmniejszenie odporności. No i w zasadzie te fascynacje też mógłbym chcieć mieć. Czyli, czyli ostatecznie jednak wszystkie klątwy byśmy mieli. Bo chciałbym w razie czego... Małą tarczę nie mamy takiej już? Chyba nie. Krótki miecz nieważny, to możemy sprawdzić. Złoto, niech się weźmie. Mleka. A tutaj dużo mleka, a tu Krowi Król musiał być. Okej. Ciężkie buty możemy sprawdzić. Proszę mnie nie bić. Żeby nie zapomnieć o tym talizmanie, żeby go nie sprzedać przez przypadek. Nie żeby to była jakaś duża bieda, bo tam 3% tam akurat nie robi wielkiej różnicy, ale może akurat te 3% właśnie potrzebne, żeby mieć tam coś wymaksowane. Długi kostur. Może być. Lodowcowy grot i teleport. Sprzedamy. Karacenówkę olewamy. Przecinający łuk. Tutaj byliśmy, w tych okolicach. Przejdziemy się jeszcze tak środkiem, może jakieś coś clickable, coś znajdę. Coś jest. Zamknięta skrzynia, nic niestety nie ma. Dobra, tam jeszcze może bym zaszedł, tak tędy. To jest ta karacenówka, którą też olałem. A tutaj skrzynia ze złotem. Tu jest zagroda jakaś. Tam jest portal, z którego przeszliśmy. Tu jest obluzowany kamień. Tutaj mamy jakieś krowy. Kolejne idą. Czy trójząb mógłby mieć na przykład trzy miejsca? Trójzębie. Nie wiem, czy by mógł mieć, ale nie ma. Ciężki pas, taki eteryczny. Nic fajnego nie poleciało. Znaczy, no runka dol. No, tam Ewa w ogóle tak naprawdę, że poleciała przed krowami. To jest niesamowite. No fajnie, że się trafiła na potrzeby serii, nie? Mamy mewę. Tylko czy ja będę faktycznie chciał cały czas z nią chodzić? No bo tam ta różka tak naprawdę jakoś mi dużo
nie daje ona tam i nic defensywnego nie daje. No tej many, tej 20 energii, no to byłby spory procent tej many faktycznie dla nas. Za tym idzie regeneracja, many by wzrosła. Bo trująca nowa chyba jakoś do najtańszych nie należała, nie? 20 many za taką jedną. A jak nie będziemy mieli właśnie za bardzo many, ani many za zabijanych przeciwników, no to będzie trzeba pewnie mieć dwa rządki z maną, jeden z fioletowym, jedną z czerwonymi. Wielki hełm żółty. Trzeba sprawdzić. Trzeba będzie sprawdzić. Sprawdźmy te buty, słabe. Sprawdźmy to, słabe. Tu już bym chciał z powrotem. Ten klucz niepotrzebny. Złoto, identyfikacja. No i co my tu mamy? Jest 11% na ogień tylko. Czemu tę manę mam tutaj na czerwono? Ale to słaby jest. I obrona gorsza, i odporności nie ma żadnych fajnych. Nie, no to mogę zostawić, może się tam sprzeda za 5000. Zobaczymy. Tutaj powinno być sporo clickable rzeczy, nie? To co, z mewą klikamy wszystko. Pyk, pyk. Wielki talizman. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. Tu jest szkielet. Nie ma tu żadnej skrzynki jeszcze? Schowanej za zagrodą? Za tymi ściankami, murkami? Nope. God damn it. Coś mało. Już tak więcej zapamiętywałem tego. Ale dobra, jeszcze sobie przejdziemy się kawałek tutaj. Tutaj odkryję. Tutaj jest skrzynia, w której nic nie ma. Tu jest kolejna skrzynia w ogóle. To są dwie skrzynie w ogóle przy tym portalu. Jest kozik. Kozik to jest to, nie? No właśnie, to jest kozik. Drugopoziomową wersję tego kozika tam jakiś czas temu znaleźliśmy, chyba w poprzednim odcinku nawet to było. Albo dwa odcinki temu, nie pamiętam. Możliwe, że to jakoś u mnie hathaka było. Coś tak kojarzę. Przycinający łuk. Krowy są jakieś tutaj jeszcze? Nie. Karacenówka. No chyba wszystko. Tu jeszcze jakaś skrzynka tutaj też zamknięta. Z pułapką. No to koniec. Ty dużo mleka się sypnęło, no to musiał być krowi król. Dwa krótkie miecze leżą. Dobra. To co? Myślę, że wejdziemy sobie na koszmar już teraz. Bo tu nie ma co kombinować. Tylko żeby mi teraz nagrywania nie przerwało. A nie, nie wejdziemy sobie na koszmar. Musimy zrobić reset umiejętności na normalu jeszcze u tej, u Akary. Nie przerwało. Wróćmy się jeszcze na ten normal. Musimy ten reset zrobić. Żebym ten dobrze zrobił Przysięgę Starożytnych, bo nie jestem pewien, czy to było Ral Ord Tal, ale chyba tak, nie? To był Ral Ord Tal, no musiał być Ral Ord Tal. Od razu przejdźmy do Harrogate, żeby wszystko drożej sprzedawać, żeby tam nie było żadnych wątpliwości. No, przepraszam. Może u Larzuka jakiś nowy pasek, coś fajnego będzie. Czy mogę ci pomóc? Słuchaj, no, mógłbyś pomóc z takim fajnym paskiem, ale nie. A mamy chyba Cleglava. Mamy Cleglava? Tutaj. Nie mamy Cleglava. Mamy Kiverba, czy Civerba. Nie wiem, jak to tam się wymawia. Czas działania trucizny skrócono o 75%. No, jedna i druga tak naprawdę jest ta tarczka kiepska. No, to są potencjalne do wywalenia. Zdrowie, 15, 3 slotowe. Mogę zostawić, bo mamy dużo miejsca, nie mamy talizmanów tak naprawdę dobrych. No, przeszliśmy już cały normal i mamy 2 na 8 dopiero zapełnione talizmanami. Wszystko inne było takie useless totalnie. Jestem skłonny zostawić.
Ale no ogólnie to tego 800 może być, 11, nie no póginął to nic nie jest warto, 10 tysięcy ładnie, tego nie potrzebuję, możemy się naprawić. Ta różdżka to tam... czy ja tu mam? Nie mam, nie mam żadnych pierścionków tutaj. Dobra, to co? Resecik, nie? No, 75 siły będziemy potrzebowali na pewno. Miłego dnia. Resetuj atrybuty. Okej. Teraz, żeby niczego nie spierdzielić, to jest taki stresujący moment, żebym z shiftem czegoś nie kliknął. Dobra, weźmy sobie może tak. Weźmy sobie to. Weźmy sobie Rala Ortala. Ral Ortal. Tak? To był Ral Ortal, nie? Musiał być Ral Ortal. Nie był jakiś tam Talort. Nie, Ral Ortal na 100%. Nie muszę nic sprawdzać. Niech będzie Ral Ortal. Dobra, jest. No jest, 50%, dobra, no dobra. No i z tą tarczą zamiast tego będziemy chodzili. Czyli w zasadzie... Te różki, co takie trochę... Niech sobie to tu będzie. No bo z mewą jednak gramy i z tymi odpornościami. Więc tak. Do 75 siła potrzebna. No to lecimy. Chyba, że jakiś przedmiot mi dawał siłę. Ale nope. Nic mi nie dawało. Zakładamy. I tutaj będziemy mieli minus 40, tutaj też minus 40, tutaj też, także to wszystko mi pospada na koszmar, jak wejdziemy, będzie trzeba dobalansować pewnie jakimiś tam innymi rzeczami. No chyba, że nie będzie to aż tak tragicznie wyglądało i będę skłonny jednak to olać. I co, reszta w żywotność, nie? No bo w energię chyba nie chcemy dawać. Ja bym w razie czego sobie wziął jeden punkcik zbroi z kości. Tak naprawdę. Na pewno do tej trującej nowy trzeba będzie dojść. No, żeby to wziąć, to potrzebujemy to i to i to i to. Tutaj na maksa tyle, ile możemy. Póki co to będą nasze obrażenia. Znaczy, no będą większe, bo sobie jeszcze tam procentowo to wzmocnię zaraz, ale póki co nie wygląda to jakoś mocno, więc będzie tam pewnie trochę opornie szło na starcie. I się zastanawiam właśnie, czy nie powinienem sobie w te zmniejszenie odporności pójść. Się pobawić tymi klątwami na koszmarze trochę. I przy okazji w razie czego jakieś tam zniedołężnienie gdzieś na bossa, czy na coś. Fascynacja też się może tak naprawdę przydać gdzieś. Nawet ta żelazna dziewica może być przydatna, żeby tam się rozbijali o najemnika. Tak naprawdę. No ja bym sobie poszedł po to. No musimy niestety wziąć wszystko, żeby się do tego dokopać. No i ta fascynacja się zastanowi nad tym, czy to brać. Na razie oleję. Minus 31% odporności, no to jest fajne. W przywołaniach nic nie bierzemy, żadnego golema do pomocy nie będziemy brali. No chyba, że jakieś interesujące HP-ki będzie miał i tam będzie faktycznie to potrzebne. Czyli tak, zarówno zatruty sztylet, jak i eksplozja trucizny ma 10%, więc nie ma znaczenia, co będę maksował. Tutaj jest tylko 20 punktów absorbowania obrażeń, ale mimo wszystko się będę trochę bezpiecznie czuł, jak ta 20 będzie zaabsorbowana, zawsze coś. Można byłoby wzmocnić jeszcze tutaj tymi dwiema umiejętnościami, powiedzmy, tym raz i dwa. Można byłoby kliknąć, by absorbowało te 50. Wtedy...
Ale dobra, na razie sprawdźmy, jakie obrażenia uda nam się wyciągnąć. Mamy jeszcze 9 tylko. No obrażenia już takie nawet, no tak do 500 by było miło. Może sobie zachowam jakieś punkty, bo jakbym wbił kolejny poziom, no to bym chciał... Znaczy się nie, no dobra, i tak nie będę mógł tego przecież tutaj 2 punktów dać, więc to nie ma znaczenia. Ale tutaj jakie... to obrażenie... O kurwa, o kurwa. No to może eksplozją trucizny przez jakiś czas będziemy w takim... O, to jest w ogóle wymaksowane, nie możemy więcej. Wiecie co, ja bym sobie wziął jeszcze to i... Aha. Tego sobie nie wezmę już. To olać. Więzienia nie będziemy brali. Ale to sobie wziąłem jeden punkcik, żeby to było troszeczkę mocniejsze. No i tak ściana tam czasami może, żeby przejście tam zablokować pomiędzy mną a jakimś bosiorem. Może się to przyda momentami jakoś. Bo ściana z kości nie była taka zła, tylko zdrowie beznadziejne. Ale nie wiem, czy na wyższych poziomach trudności przypadkiem to zdrowia też nie miało więcej. Duriela mógłbym na przykład odgrodzić od siebie, nie? Taką ścianą z kości. Tylko, że on tam będzie one-shotował pewnie te ściany z kości tam, ale mimo wszystko się tam zablokuje, zanim wykona ten cios, zanim się przestawi swoje agro, jakby swój target ze mnie na ścianę. Jeden punkcik został. No to można by dać w ten zatruty sztylet niby. Tak naprawdę. Żeby jeszcze bardziej to wzmocnić. No ale ja się bym wstrzymał w razie czego z tym jeszcze. Czyli w przywołania żadnego nie mamy. No tutaj nie będę miał nic pod lewym wszystkim myszy. Tutaj będę chciał jakieś klątwienie. To już na pewno nie zwiększenie obrażeń, tylko będziemy klątwić pewnie zmniejszeniem odporności, jeżeli już. Na pewno będę chciał zbroję z kości sobie odpalać. Moja główna umiejętność eksplozja, centrująca nowa może być pod F4, eksplozja trucizny może być pod F3. Może wybuch zwłok nawet pod F2, albo może zniedołężnienie jakieś pod F2. No jestem ciekaw, jak to będzie szło. Ile najemnik ma w ogóle statystyk? 102 siły, bo mamy cały czas dla niego taką broń. 113 wymaga, czyli jeszcze nie może. Dobra, wchodzimy na koszmar. Nie. Żywotności jeszcze nie rozdałem, ale chyba mogę to już zrobić. Pyk. 383 zdrowia, dobra. Wchodzimy na koszmar. I sprawdzimy, jak odporności wyglądają i czy nie musimy jakichś zamian przedmiotów porobić, żeby te odporności jednak były w lepszym stanie. No i Warif nas przywita, tak? No jestem ciekaw, jak to tam będzie szło. Witaj. Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś. No tak. Nie jesteś zaskoczony. Jak wyglądają odporności? Na ogień mamy... Niedużo nadmiaru mamy na ogień tak naprawdę. Mamy 78 tak naprawdę na ogień, nie? Jak dobrze liczę, 118 minus 40 to mamy 78, czyli ogień wygląda dobrze. Ogień wygląda dobrze, ale reszta tak średnio, nie? Bym powiedział. Te rękawice, tutaj odporność na truciznę, zimno, ogień nie. A właśnie, a jak z tymi runami, z tymi dolami? Z dwóch doli się robiło sola? Tylko jakiegoś nadkrucha pewnie bym potrzebował. Nie pamiętam, czy trzech run nie było potrzeba. Nie wiem, jaki nadkruch był potrzebny, jeżeli to były dwie. Ale pewnie trzy. No z ciekawości popróbuję, ale... Ale pewnie trzy potrzebne były, nie? No chyba trzy. No chyba trzy. Albo... no nie wiem. No bo ze skazą to chyba jeszcze nie. Będę musiał sobie przypomnieć pewnie poza nagrywaniem później. Dobra. To jak z tymi odpornościami jeszcze raz? Błyskawice i zimno i trucizny. Błyskawice, zimno, trucizny.
Tutaj błyskawice, zimno i właśnie trucizny, to wszystko po trochu jest. Tutaj mamy same błyskawice. Tutaj mamy same trucizny. Można by zrezygnować z tych 13% szans znalezienia magicznych przedmiotów, żeby te trucizny mieć większe. Ogień można by opluć, ale zostawię mimo wszystko w razie czego ten przedmiot. Zimna potrzebujemy, bo mamy też niewiele go. Tutaj jest zdrowie i ogień. No tutaj jest są błyskawice, potrzebuję błyskawic. Te są też trucizny, ale wolę to. Ogień niepotrzebny, chyba żebyśmy gdzieś ogień dopakowali i wtedy innym przedmiotem coś innego gdzieś. Tylko by trzeba wtedy tego Ordsola zrobić. Sola nie mamy. Zimno, ogień. No właśnie, tutaj można by zimno jeszcze dopakować i tutaj ogień. Wtedy... Jak to teraz wygląda? Trucizny, ok, zimno jest kiepskie. Potrzebujemy tego zimna więcej. I wtedy ognia brakuje 16%. Można by to, ale wtedy z błyskawicami znowu będzie problem. Butami tego nie dobalansuje. Rękawice... No można by rękawicami, ale potrzebuje tylko 16%, a nie aż 30%. Tu jest 16%, ale to wtedy będzie z czymś innym problem. No mogę to jeszcze założyć. No i to wygląda dosyć sympatycznie tak naprawdę. Tutaj nigdzie nie ma nawet 70% co prawda, ale overall to wygląda tak elegancko w miarę, nie? Tak nie jest źle. Co prawda te procenty na znalezienie magicznych przedmiotów strasznie nam spadły. I tak naprawdę mógłbym w razie czego chodzić jednak z tą różdżką. A w ogóle ile tej many byśmy dostali? ¿45? Co? A, bo to mi 5 many zabiera. Czyli... 40. To tylko 2 daje energii, a nie 3. No słem. To co, to tylko u czarodziejki dawało 3 many na punkcik? Myślałem, że 4 dostawała czarodziejka many na punkt, a nie... Okej. Znaczy, no dobra, no mewa raczej mewa, no chyba, że... W ogóle jak to z kosztem tego, to rośnie? Nie, 20 many ciągle. Manę weźmy, ogarnijmy może. W ogóle te mikstury będzie trzeba poogarniać. Inaczej trochę. No i te many trzeba będzie, nie? Kupować. Chyba, żebyśmy te trucizny olali, byśmy trochę sobie tych procencików jeszcze dodali na znalezienie magicznych przedmiotów. No można by w sumie, bo trucizny aż tak bardzo nie będą mi potrzebne. Odporność na trucizny. Można by trucizny tak naprawdę na upartego tym unikatem załatwić, ale kurczę, obrona wtedy będzie słaba. Byśmy mieli na trucizny 90% wtedy. Ale słaba obrona. No bo tutaj nic innego fajnego nie ma. To jest 15% na błyskawice jakieś. Ale no to chociaż... No nie... Chwila. Nie, no dobra. Niech tak będzie. Ja to na razie pochowam te pierścionki wszystkie, co tutaj pozabierałem. Nie będę tego sprzedawał. W teren nie wychodzimy w tym odcinku. No tak wygląda sytuacja. No, na truciznę trochę kulejemy. Można by poprawić, ale jednak chciałem sobie te 13% jeszcze dodatkowej szansy magicznych przedmiotów
wziąć w razie czego. Te 30% jeszcze tej korci. Tak naprawdę, bo tutaj... No fajny ten amulet. Bo pryzmatyka jeszcze nie możemy zrobić, bo cały czas z tymi ametystami kulejemy. To chyba bym sprzedał. Dobra, nieważne. Będę się zastanawiał później, dopiero jak wyjdziemy w teren, czy będę chciał coś zmieniać, czy jak będę się bezpiecznie czuł, jakie obrażenia będą mi zadawać, czy najemnik będzie dobrze brał na siebie wszystkie obrażenia, bo on tak naprawdę to jest najważniejsze, żeby on tam tankował. A tutaj pokazuje święty chłód teraz zamiast tamtej aury na koszmarze, mimo iż ma tak naprawdę aurę dalej śmiałości. Święty chłód pokazuje dlatego, że gdybyśmy sobie na koszmarze wynajęli najemnika w drugim akcie, no to wtedy by była tam aura świętego chłodu właśnie zamiast śmiałości do wyboru i to jest takie niedopracowanie, że tutaj też ten święty chłód pokazuje. Dopiero jak wejdziemy na hel, no to znowu by to byłaby to znowu śmiałość. Dobra. To co? A, jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić. Gdybym chciał jednak tego golema, 175 zdrowia ma zamiast 100, no to 75% więcej tylko. Znaczy to jest dużo, 75% więcej zdrowia, pod warunkiem, żebyśmy go mieli wymaksowanego razem z mistrzostwem, no to wtedy by to fajnie wyglądało, ale 175 zdrowia, tak ogólnie jak to wygląda, to beznadziejne, to jest tak czy siak. Słabe. To jeszcze jest 13, 595. Tutaj w ogóle coś bije więcej niż na normalu. 49-102. A mniej bił, nie? Jakoś tam ile? 50-90 miał? Czy 40-90? Czy coś takiego? Nie wiem. Dobra. Kończymy. Także, drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem z Skowron 5. Mam nadzieję, że mi się odcinek podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków z tego oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem z Skowron 5. Pozdrawiam i polecam. Na razie.